Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego kolejny raz przyłączyła się do organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. I tak od poniedziałku 16 listopada do soboty 21 listopada w Wyższej Szkole Handlowej odbywały się warsztaty, szkolenia, prelekcje, spotkania z praktykami, z przedsiębiorcami z różnych branż. W poniedziałek rozpoczęliśmy dzień z finansami i bankowością. Młodzież ze szkół średnich, studenci oraz wykładowcy z różnych uczelni, ale z Wyższej Szkoły Handlowej ta grupa była najliczniejsza, uczestniczyli w treningu motywacyjnym, który poprowadził Jarosław Świątek, psycholog społeczny, specjalista w zakresie emocji, motywacji i wpływu społecznego. Jarosław jako popularyzator nauki i komentator medialny opowiedział młodzieży o tym, jak osiągnąć sukces i dlaczego tak niewielu osiąga tak wiele. Następnie młodzież w mniejszych grupach odbywała warsztaty. Warsztaty te prowadzone były przez doktorów Wyższej Szkoły Handlowej. Tematyka bardzo różnorodna. Doktor Wojciech Maciejewski przygotował warsztat na temat, jak zarządzać zasobami ludzkimi. Doktor Karolina Olszewska przygotowała warsztat na temat autoprezentacji, wyjść przed szereg, jak budować własną markę osobistą. Doktor Aneta Szymańska przygotowała temat wystąpień publicznych. Cały dzień zakończyła prelekcja z Joanną Sosnowską, dyrektorem Departamentu Polityki HR z Europejskiego Funduszu Leasingowego. Pani Joanna opowiadała o środowisku pracy w korporacji. Opowiedziała młodzieży o plusach i minusach pracy w międzynarodowym świecie korporacji. Wtorek natomiast był dniem z biznesem. Zaczęliśmy go znowu od treningu motywacyjnego, po to, żeby młodzież zmotywować do kształcenia, do poszerzania swoich horyzontów, do bycia przedsiębiorczym. Następnie odbyły się kolejne warsztaty i prelekcja po południu z Dawidem Piątkowskim, ze sportowcem, z trenerem, który prowadzi swój biznes, swoją szkołę trenerów, który mógł podzielić się swoim doświadczeniem z młodzieżą. Jego prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzież zadawała mu bardzo dużo różnych pytań. Tak więc Dawid był, można powiedzieć, gwiazdą tego dnia. Następnie w środę odbył się Dzień Turystyki i Hotelarstwa. Prelekcję z panią Agnieszką Zakrzewską, wieloletnim hotelarzem, ale też absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej i obecnie z wykładowcą Wyższej Szkoły Handlowej, osobą, która w hotelarstwie pracuje od 20 lat. Była to prelekcja bardzo praktyczna. Pani Agnieszka pokazała, jak wygląda rynek hotelarski w Polsce i na świecie. Prezentowała różne kategoryzacje hoteli. Młodzież ze szkół właśnie o profilach turystycznych mogła dowiedzieć się tak naprawdę od osoby, która zatrudnia przyszłych hotelarzy, jakie kwalifikacje powinny mieć, aby być na tych stanowiskach hotelarskich. Następnie w czwartek, 19 listopada, odbyła się w Wyższej Szkole Handlowej duża biznesowa konferencja. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dolnośląski Kongres Kobiet zorganizowaliśmy konferencję na temat równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Doktor inżynier Teresa Kupczyk prezentowała badania na temat Dolnego Śląska, jak wypada tutaj nasz region w porównaniu z całym światem, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem ludzkim i zatrudnianie kobiet na najwyższych stanowiskach. Bardzo burzliwa prelekcja, bardzo tematyczne i ciekawe wystąpienia prelegentek z Polski, z zagranicy. Osoby, które interesuje ten temat, bardzo były zadowolone. Zebraliśmy szereg gratulacji organizacji tej konferencji, więc dzień ten był bardziej poświęcony tematyce zarządzania kapitałem ludzkim. 20 listopada w piątek to dzień branży automotive. W Wyższej Szkole Handlowej zorganizowaliśmy szereg warsztatów właśnie z przedstawicielami branży automotive. Cały dzień rozpoczął się od prelekcji z panem prezesem Jerzym Lipińskim, prezesem autoserwis Dolny Śląsk, Opla, który
mówił o pracy w branży automotive, o tym jak zaczynał. Sam posiada bardzo bogatą historię. Zaczynał jako drobny przedsiębiorca, a w ciągu kilkunastu lat zbudował bardzo prężnie działający serwis tutaj na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Lubinie. Miał się czym pochwalić. Młodzież z zaciekawieniem słuchała jego opowieści i o wskazówkach właśnie w pracy w branży automotive. Następnie młodzież wybrała jeden z warsztatów. Warsztaty nazwaliśmy Dzień Pracy Z. I tak odbyły się kilka warsztatów, m.in. Dzień Pracy ze sprzedawcą samochodowym. Tutaj Jerzy Lipiński junior przedstawił właśnie warsztat na temat sprzedaży. Następnie Dzień Pracy z doradcą serwisowym. Pan Mariusz Flis z Mercedesa Wrubel mówił o tym, jak zostać doradcą serwisowym, dla kogo jest ta praca, no i jakie są plusy, minusy pracy jako doradca serwisowy w tak prężnie działającym serwisie jak właśnie Mercedes-Benz Grupy Wrubel. Następny warsztat, Dzień Pracy z doradcą produktów finansowych, i tutaj sam dyrektor oddziału Europejskiego Funduszu Leasingowego, pan Ryszard Majewski, mówił do młodzieży, byli to przede wszystkim nasi studenci kierunku finanse, rachunkowość, o tym jak sprzedawać właśnie usługi i produkty finansowe w branży automotive. Bardzo prężna i bardzo duża działalność i potrzebuje też wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. Oraz ostatni warsztat, Dzień Pracy ze sprzedawcą samochodów używanych. I tutaj pan Krzysztof Tłuściak z Peugeot opowiadał o samochodach używanych i o możliwościach właśnie sprzedaży i pracy jako doradca samochodów używanych. Tak więc Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Handlowej zakończył się sukcesem. Kilkuset uczestników z Dolnego Śląska, ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników naukowych wzięło udział w naszym wydarzeniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pomogliśmy Państwu choć trochę pobudzić przedsiębiorczość i zachęcić do realizacji swoich planów. Zapraszamy za rok. Na pewno przygotujemy nowe, równie ciekawe wydarzenie.